Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie drugie starcie Jana Krzysztofa Dudy z garym Kasparowem, zapraszam serdecznie partia była rozgrywana tempem 5 minut plus 2 sekundy na zawodnika, czyli partia blicowa grana w Chorwacji z cyklu turniejów Grand Chess Tour no i cóż, Janek spotkał się drugi raz z garym Kasparowem przy szachownicy i przeanalizujmy sobie tę rozgrywkę otóż, Kasparow tutaj gra tym razem białymi, rozpoczął ruchem E4, Janek C5 skoczek F3 d6, no i d4, e, obrona sycylijska i tutaj będziemy mieli wariant, moi drodzy Najdorfa, bo po skoczek c3 Janek zagrywa a6. Czyli w pierwszej partii to Janek grał białymi i był wariant Najdorfa. Tym razem też jest wariant Najdorfa, tylko odwróconymi kolorami. No i teraz Gary Kasparow ma szereg możliwości. Janek w partii z Kasparowem zagrał gońcem na G5, bardzo ostry wariant. Tym razem Kasparow no, zagrał inaczej. Inny wariant można grać oczywiście i goniec E3, i goniec E2, i można skoczkiem na B3 zagrać. Dużo jest możliwości. Kasparow zagrał po prostu goniec E2. Spokojnie. E, I E5 ze strony Janka. Oczywiście partia, nawet jeżeli jest blicowa, to na tym poziomie e, edukacyjnie, debiutowo, to zawsze, zawsze czegoś możemy się nauczyć. No i tutaj skoczek zagrał sobie na B3. No okej, okay. goniec E7, naturalnie sobie wyprowadzamy tu figurę. Tutaj fajnie sobie ustawić gońca na E6 i skoczka na D7. Warto o tym pamiętać przy tej strukturze pionków. E, właśnie w Najdorsie. E, I teraz e, po tym posunięciu e, kulturalna roszada, e, również ze strony Czarnych. No i Kasparow zagrywa posunięcie takie. Ja często powtarzam arcymistrzowskie, ale nieco asekuracyjne e, i Król H1. E, w zasadzie chyba nie jest to potrzebny ruch, tak naprawdę. Tak bardzo asekuracyjnie. Tutaj plan jest taki, żeby wygrać po prostu F4 e, i, i atakować te centrum. Ewentualnie można jeszcze goniec E3 tak po prostu zagrać, wyprowadzić dalej figury. No cóż, Król H1 to Król H1. E, tutaj z Mistrzem Świata nie będziemy dyskutować, oczywiście. E, goniec E6 według planu i F4. Właśnie chyba o to chodziło tutaj Gariemu Kasparowowi, żeby nie było jakiegoś może szacha na B6 przy okazji i ten król się tutaj ładnie z tej diagonali chowa. No, F4 planujemy zagrać po prostu F5, więc pytanie teraz do Was, jaki ruch wykonać w tej sytuacji? Bo ja widywałem takie, taką ideę. Hetman C7, F5 i goniec C4 żeby nie stracić figury, ale teraz chyba częściej się po prostu bije i gra się tutaj w centrum tymi figurami. To bicie jest dobre, znaczy normalne, że tak powiem. Goniec f4. I teraz tak. Tu jest słaby pionek, tu jest słaby pionek, można powiedzieć. Bardziej wydaje się, że pionek d6 jest słaby, ale tu się naprawdę nic złego nie dzieje. Skoczek z gońcem bardzo ważna rzecz. Pilnują pola d5, żeby ten skoczek nie wskoczył. To znaczy on może tutaj wskoczyć, ale już będziemy mogli go zbić z asekuracją, czyli będzie musiał odbić pionek i tutaj ta linia się może zamknąć i będzie ok. No ale, skoczek c6 i też tutaj łapiemy fajne pole na. Na E5. Hetman zagrywa na E1. Tutaj planuje się taki ruch jak Hetman G3, goniec na H6 i mat na G7. Fajnie by było, aczkolwiek w praktyce nie jest to takie proste. Hetman C7. No i tak, takie posunięcie można powiedzieć. No, podchodzę pod rentgen gońca. Ale jest pionek, pamiętajmy, i głównie chodzi o to, żeby tutaj wspomóc skoczka na E5. Poza tym, figurę trzeba wyprowadzić, no normalna sprawa. Hetman zagrywa na G3. No i zobaczcie, ten hetman teraz się tutaj przydaje, żeby zagrać skoczkiem na E5, zdecydowanie. No, ale grozi taki ruch jak Goniec na H6, więc co zagrywa nasz polski arcymistrz? No, oczywiście ruch arcymistrzowski. Teraz w tym wypadku jest to posunięcie według silników e, najlepsze, e, więc to jest król H8. No, król H8, po prostu schodzimy z groźby Goniec H6. Bierze, zagrywa na D1. I ta pozycja jest taka teoretyczna, normalna. E, Gramy sobie dalej w szachy. I moi drodzy, teraz Janek zagrywa wieża AD8. Można powiedzieć, że wszystkie figury i białych i czarnych są wyprowadzone, są w pełnej gotowości. I Skoczek tutaj zagrywa teraz na D5. No taka tak naprawdę normalna gra ze strony Kasparowa. Nie ma tutaj firewerek, aczkolwiek gra jest bardzo poprawna. Tu wszystko działa. No taki ruch oczywiście nie jest dobry, przypominam, bo bijemy hetmana i skoczek tutaj z szachem, ale dobijamy. Figura więcej byłaby po stronie białych, oczywiście. Oj. Za, za szeroko, tutaj za daleko poszedłem. E, no i moi drodzy, poskoczek D5. E, goniec zbił na D5. Wybaczcie mi tamtą klatkę. E, to było tak szybko. E, goniec zbił na D5. Oczywiście, goniec zbije na D5. E, bo jakbyśmy zbili na przykład skoczkiem, no to tutaj są problemy. Widełki. Prosta sprawa. Bicie, bicie i skoczek zagrywa na E5. No dobrze, mamy taką sytuację i powiedzmy, że tutaj te pionki białych się złączyły w jedną wyspę pionową, a ten pionek jest odrębny, że tak powiem, jest izolowany. Znaczy nie jest izolowany, tylko po prostu nie ma połączenia z innym pionem. Dobra, ale chodzi głównie o to, że skoczek też znalazł fajną placówkę i temu pionkowi nic nie zagraża. Tu jest wszystko dobrze. Jestem ciekawy, którym kolorem bardziej Wolelibyście grać tę pozycję Piszcie w komentarzach, będzie mi niezmiernie miło Moi drodzy, w tej sytuacji skoczek zagrał na D4 Ok, sprawdźmy Czy można zbić tutaj skoczka Otóż, no zbić można, ale pozycja białych byłaby o wiele gorsza Co się wydaje lepsze dla białych, tak wizualnie No bo zagram C4 i te piony idą tak kolokwialnie można powiedzieć, to nie jest takie proste, że te piony idą. Tutaj byłaby fajna bardzo odpowiedź, na mianowicie skoczek E4, Hetman E3, na przykład, i skoczkiem tak praktycznie można zagrać sobie na C5. Po tej wymianie, sprawdźmy, jaka jest sytuacja. Oczywiście silniki tutaj oceniają jako równa. Y może minimalnie lepsza dla czarnych, ale zobaczcie, że przy różnopolowych gońcach ten goniec jest lepszy, który jest bardziej aktywny, a aktywny jest bardziej czarnopolowy goniec w tym wypadku. I te pionki są po prostu, no powiedzmy, zatrzymane. Nie ma jak nimi iść do przodu. Z każdym takim zagraniem A3 i B4 będziemy tutaj próbowali to zatykać, grając A5, B6. I te pionki tutaj mogą fajnie te pola bronić. No cóż, w partii zostało zagrane skoczek na. D4. Pytanie, czy można zbić tutaj skoczkiem pionka na D5. Otóż no, można, ale przegrywamy czarnymi. Jak można teraz tutaj zagrać białymi, żeby partię wygrać? Myślę, że to jest dosyć proste. Można sobie zawsze materiał zatrzymać. Otóż po skoczek F5 mamy problem, bo wisi tutaj skoczek z odsłony i grozi mat na G7. Prosta sprawa. Otóż po skoczek D4 Janek zagrał skoczkiem na E4 Hetman E3 do centrum, oczywiście ucieka od ataku i skoczek zagrał sobie na C5. No, wygląda to wszystko ok, aczkolwiek muszę powiedzieć, że teraz to Gary Kasparow przejął porządną inicjatywę i ma po prostu pozycję lepszą. Dlaczego? A dlatego, że następuje takie fajne uproszczenie. Mianowicie bicie na E5, bicie na E5 i skoczek na F5. Z reguły, jak skoczek. Biały skoczek stanie na polu F5 i czarne mają zrobioną roszadę. No, taka figura może być bardzo niebezpieczna, i ta pozycja jest kasparowa po prostu lepsza. Po prostu jest lepsza. Zdecydowanie figury są aktywniejsze. Goniec tutaj na F6. Ok, no i gonimy tutaj skoczka, skoczek A4 i C4. Wszystko gra. Wszystko jest dobrze ze strony białych. Białe mają po prostu lepszą pozycję. Te piony już mają szansę iść aktywnie. Gdzieś tutaj Janek się musiał pogubić, aczkolwiek obrona sycylijska i wariant Najdorfa jest tak złożony, że nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, w którym momencie był taki decydujący błąd. Trzeba było troszeczkę dłużej tutaj posiedzieć z komputerem, tak naprawdę z silnikiem i popatrzeć, co było tam w pewnym momencie nie, nie tak zagrane. No, na tym poziomie to wiecie, że. Niuanse tylko decydują. Dobrze, jedziemy dalej. Po C4 Janek zagrywa E4. Bardzo takie posunięcie, można powiedzieć, ideowe. E, jasne, że nie można wybić pionek, pionka. Pionek jest nieco zatruty, bo jest skoczek C3 i zdobywamy jakość. Aczkolwiek, mimo wszystko, białe tutaj. E, nie miałyby od razu przegranej pozycji bo pozycja jest około równości w tym momencie nawet po stracie jakości ze względu na te aktywne piony i skoczka no ale mimo wszystko tak raczej nie chcemy grać więc po E4 tutaj Kasparow zagrał D6, bardzo ładne posunięcie wtrącone, pionek jest już bardzo wysoko Hetman na D7 i C5, rzecz jasna łączymy tu ładnie piony, ta pozycja jest dobra tu Kasparow ma bardzo dobrą pozycję białymi i myślę, że doświadczenie tutaj jednak przeważa ze strony mistrza świata. Po C5 nastąpiło G6. I teraz moi drodzy, no cóż, jest G6, jest atak na skoczka i Kasparow zagrał skoczkiem na D4. Kiedyś myślę, że Kasparow zagrałby zupełnie inaczej, bo tutaj jest bezpośredni atak na figurę co nie znaczy, że musimy od razu tę figurę figurą uciekać, bo istnieje bardzo fajne rozwiązanie w tym momencie. Można sobie zatrzymać oczywiście materiał, poszukać fajnego posunięcia takiego ideowego. Uczymy się oczywiście na partiach naszych arcymistrzów wspaniałych. Moi drodzy, goniec G4. Bardzo ciekawy ruch z tego względu, że ja tylko pokażę pierwszą prostą linię, jak ktoś by za szybko zagrał. Oczywiście nie można zbić skoczka, ale jakby było bicie skoczka, to jest goniec F5 i jest po zawodach. Gdziekolwiek Hetman nie od Odejdzie, jest Hetman H6 z następnym matem, nieuchronnym zresztą. Więc to by było bardzo fajne. No oczywiście, goniec G4 ideowe, gramy na związanie. Ten skoczek za chwilę może gdzieś tam odejść i atakować tego Hetmana. Bardzo niebezpieczna sytuacja mogłaby być po stronie czarnych. No i tutaj, po właśnie G6, skoczek zagrywa na D4, na D4 co jest pewnie mało ulgą dla naszego arcymistrza. Goniec G7. Tak po prostu przy różnopolowych gońcach właśnie decyduje ten goniec, który jest bardziej aktywny. Zresztą ten ruch no, trochę chroni króla wiadomo, ale za chwilę F5 będzie łączył kolejnego piona i może być dobrze. Tutaj Kasparow zagrywa gońcem na C4. Oczywiście pamiętajmy, że tego pionka zbić nie można, bo cały czas grożą widełki. Więc goniec na C4, no i skoczek B2. Widełki zadziałały w inną stronę. Przypominam, że to jest blitz, więc. Tak naprawdę, no myślę, że ten ruch był troszeczkę słabszy, nie wypuszczał na jakieś tam przewagi, ale ta przewaga zaczyna powoli topnieć, no i e, Jankowi udaje się słabego powiedzmy skoczka, no powiedzmy słabego skoczka na bandzie wymienić za dobrego gońca. No wieża c1 i zbijamy tutaj gońca białopolowego i jest ruch f5. Jak ocenić tę sytuację? No, powiem szczerze, gdyby silników nie było, to nie jest tak łatwo to ocenić, gdyż te piony niby idą do przodu, no ale te piony też mają jakieś tam opcje. Znaczy, tu jest cały czas blokada z jednej i z drugiej strony, więc to nie jest takie proste no ale silnik jednak tutaj daje przewagę niewielką jednak ale dla białych mimo wszystko. Kasparow zagrywa skoczek e2. No i to jest takie posunięcie wycofujące, szkoda trochę, aczkolwiek może on chce się przerzucić na f4, może na d5, może gdzieś tam na e7, tylko czy ten skoczek jest w stanie coś zrobić? W każdym razie cały czas złożona pozycja według mnie i h6 ze strony Janka prawdopodobnie jakiś taki marsz może się szykować h Miękkie zagranie Kasparowa. No właśnie, kiedyś tego by nie zagrał, teraz już takie miękkie zagrania, powiedzmy, są na porządku dziennym. Osób, arcymistrzów, które, którzy już powiedzmy nie grają czynnie w szachy. Sam zagrywam czasem takie babolce, aczkolwiek nie jest to jakiś błąd, ale wypuszcza już przewagę. Po tym posunięciu jest G5 już bardzo groźne, już jakieś bezpośrednie ataki grożą. Wieża C2, moi drodzy. No cóż, Kasparow się cofa figurami, więc to nie jest dobry znak. Wieża z D na E8, zobaczcie, a Janek poprawia sobie tutaj wieżę broniąc piona, i teraz już bezpośredni atak grozi. No i skoczek na D4. Tutaj zdecydowanie należałoby zagrać G3. A skoczek d4, moi drodzy, jest poważnym błędem, poważnym przewinieniem, można by powiedzieć, z tego względu, że nastąpiło f4, hetman d2. I moi drodzy, jaki ruch teraz zagrać czarnymi, aby doprowadzać tę sytuację do zwycięstwa czarnymi? Co się wydaje, jeszcze tak wizualnie patrząc, niemożliwe praktycznie, ale jednak ruch f3 i Kasparow się teraz poddał. Znowu szybkie poddanie Kasparowa, ale ja to rozumiem. Na wyższym poziomie nie widzi kompletnie dla siebie żadnych szans i poddaje partię. Ufa. Swojemu przeciwnikowi, czy w tym wypadku naszemu arcymistrzowi. No cóż, można powiedzieć, bardzo nieprzyjemne posunięcie. no Jeżeli na przykład by nastąpiło wybicie, to jest z szachem. Oczywiście tutaj grozi wieża, wzięcie wieży, więc król G1, i po wybiciu ta wieża za chwilę może wejść na E2, bo na przykład D7 wieża E2, i tutaj pięknym matem, to by się kończyło albo stratą Hetmana. Jasne, że bicie nie jest obowiązkowe w szachach, ale myślę, że w tej sytuacji już bardzo ciężko grać nawet po Hetman. E3 można tutaj ładować pionka na G4 i rozwalać łańcuch tutaj pionów przeciwnika. Goniec wchodzi, wieże wchodzą może nie na te pole, ale generalnie są bardzo aktywne. I no cóż, pewnie powiedzmy osoby początkujące by tu grały do końca i słusznie na wyższym poziomie raczej to nie ma sensu. Drugie zwycięstwo Jana Krzysztofa Dudy nad Garym Kasparowem. Serdecznie gratulujemy. Myślę, że to ważna chwila. Mimo wszystko, Gary Kasparow to jest wielkie nazwisko. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.